Cześć, mam na imię Karolina, mieszkam w Gdańsku i mam 16 lat. Ta cała historia zaczęła się, kiedy miałam 10 lat. Pewnego dnia tata kupił mi taki sok, który naprawdę bardzo mi zasmakował. Prosiłam go kilka razy, żeby mi go znowu kupił, lecz on ciągle mówił, że nie ma za bardzo pieniędzy. Tak, pochodzę, a bardziej pochodziłam z biednej rodziny. I właśnie tego dnia zrobiłam coś, czego do teraz żałuję. Zabrałam pieniądze mojej mamie, ponieważ moja mama nie zauważyła, że co jakiś czas, ginie jej jakieś max 5 zł. To robiłam to bardzo często. Jednak gdy minęły jakieś 3-4 miesiące, mama przyłapała mnie na kradzieży pieniędzy z jej portfela. Zabrała mnie nawet na wizyty u psychologa, żeby to on mi uświadomił, że robię źle. Dzięki niemu zrozumiałam, że nigdy w życiu nie powinnam tego robić. Więc od tego czasu już nigdy nie popełniłam tego błędu. Po pewnym czasie ktoś znowu zaczął okradać moją mamę, lecz tym razem były to większe sumy. Wiedziałam, że to nie ja, więc byłam pewna, że to moja siostra, ale przez mój błąd już zawsze byłam dla rodziców wszystkiemu winna i zawsze to ja byłam wyzywana przez moją siostrę i rodziców od złodziejek. Przez tą całą sytuację naprawdę się zmieniłam. Zaczęłam być agresywna i pyskata. Bardzo często, gdy moja mama po raz kolejny była okradana, próbowałam wytłumaczyć jej, że to nie ja. Po każdej takiej sytuacji kłóciłam się z siostrą. Na początku były to tylko kłótnie polegające na krzyczeniu, ale z czasem przerodziło się to w bicie. Teraz ja i moja siostra już nie jesteśmy tak naprawdę siostrami. Bijemy się i wyzywamy o wszystko. A ponieważ ona jest starsza, silniejsza, to ja zawsze obrywam o niej tak, że po tych kłótniach siedzę i płaczę. A jedyne co wtedy słyszę to słowa mojej siostry. I po co ci to było, szmato? Teraz rycz, grubasie. I tym podobne. Moja psychika jest tak bardzo zniszczona, że już nie daje rady. Płaczę z byle jakiego powodu. A dla mojej siostry jestem tą najgorszą. Codziennie słyszę słowa, jesteś nikim. Ta cała historia trwa już 6 lat. I to wszystko tylko dlatego, że raz zebrałam mojej mamie pieniądze, bo chciałam sobie kupić jakiś jebany soczek. Piszę to tutaj dlatego, że nie umiem już tego trzymać wszystkiego w sobie. Teraz chciałam wam wszystkim powiedzieć, że jeden głupi błąd może pozostawić wielką bliznę w psychice i pamięci, której nigdy się już nie pozbędziecie. Dziękujemy za wysłuchanie tego wyznania. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału oraz wysłuchania pozostałych wyznań.